Sprawa dzikiego składowiska śmieci przy ulicy Kaczorowskiego w Chodzieży ciągnie się już od kilku lat. Między osiedlowymi garażami nad rzeką Bolemką swoje miejsce spotkań znalazła tutejsza młodzież. Piją alkohol, zostawiając po sobie puste puszki i butelki. Kilka dni temu odbyła się wizja lokalna. Wzięli w niej udział miejscy radni oraz przedstawiciele Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bałagan jeden wielki, tak? Nie dość, że bałagan, to graffiti, tak? Które, znaczy to trudno nawet nazwać graffiti, tak? To po prostu sprayem pomazane boczne ściany garaży, za które tak naprawdę każdy z najemców tych garaży płaci podatek. No nie wygląda to dobrze. Jak mówi Piotr Przybyłowski, prezes TBS zapewniła, że teren za garażami zostanie posprzątany. Ta deklaracja nie uspokoiła mieszkańców osiedla. Ci mówią, że wraz z nadejściem wiosny wróci tu także młodzież i sytuacja się powtórzy. No, nieciekawie tam wygląda. Ludzie, widząc, ile kosztują chyba wysypywanie śmieci, wyrzucają też dużo takich odpadów. Nie chodzę tam. Nad Bolemkę przychodzi młodzież z innych części Chodzieży. Prośby mieszkańców nie działają, a rozmowa z pijącymi alkohol nic nie wnosi. Młodzi czują się bezkarnie. Tu z pomocą przychodzi policja. Mundurowi realizują specjalny plan działania dla osiedla przy Kaczorowskiego. W związku ze zgłoszeniami społeczności na platformie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, policjanci częściej patrolują to miejsce i w każdym przypadku ujawniania zachowań niezgodnych z prawem podejmują odpowiednie kroki prawne. Rada Miejska pracuje nad planem zagospodarowania terenu z aferalnymi garażami. Ma to pomóc wyeliminować miejsce spotkań pijącej młodzieży, a tym samym uporządkować przestrzeń.